Dzisiejszy odcinek zaczynamy w Adelaide, stolicy stanu Australia Południowa. Zaraz znajdziemy kilka ciekawych miejsc do zwiedzenia, ale na pierwszy rzut oka już widzimy, że w mieście widać piękne połączenie nowoczesnych budynków ze starszą architekturą kolonialną. Pierwsze miejsce, które zwiedzamy, to lokalny market i jak na razie bardzo nas zaskoczył i od razu nam się skojarzyła trochę Hiszpania, trochę Azja. Patrzcie, kto tu jest. Ci, co chcą rządzić światem, ale cicho, sza, nie mówimy nazwy, bo jeszcze nas tutaj wykryją i będzie po nas. Miasto całkiem ciekawe, takie luźne 2-3 godzinki zwiedzania, żeby zobaczyć, co tutaj ciekawego można zobaczyć i wystarczy. Także w porządku chyba, nie? Całe miasto. Miasto naprawdę bardzo ładne, spokojne, nie czuć takiego miejskiego rozgardiaszu. No i teraz czas na zwiedzanie okolicy. Australia Południowa słynie z przepysznych win i tak właśnie godzinę drogi od Adelaide dotarliśmy do regionu Barossa, właśnie słynącego z jednych z najbardziej wykwintnych win w tej okolicy. I tak oto jesteśmy w przepięknej winnicy Tanunda. Jest to winnica, która słynie w okolicy. Udało nam się wejść do magazynu i znajdujemy się pośród ponad 5000 beczek wypełnionych przepysznym, najprawdopodobniej winem. Ekstra! Mieliśmy szczęście z tym wejściem na magazyn, bo to jest tutaj tak naprawdę miejsce dla turystów, a tam nie wszyscy wchodzą, ale trafiliśmy na lekko podchmielonego pracownika, który stwierdził, że a co mu tam... Od winogronowanego. I mogliśmy wejść, zobaczyć ten skład ze środka, także no, takie przyjemne wydarzenie. I właśnie, zobaczcie, jest składowane beczki, które można obejrzeć. Pięknie to wygląda i naprawdę zadbali o to, żeby wnętrze winiarni było naprawdę ładnie zrobione. Nie mam kranika. Nie wziąłem mojego przenośnego wichajsterka do odkręcania tych tutaj kranów, więc niestety nie spróbujemy z tej wielkiej beczki, ale możemy spróbować za to z butelki na degustację. Spróbowaliśmy kilku win z tej winiarni i naprawdę wina Barossa przepyszne, wyśmienite.
ale nie będziemy Was zanudzać znowu testowaniem. Testowanie win z regionu Margaret River w Australii Zachodniej możecie zobaczyć w jednym z naszych poprzednich odcinków, więc odsyłam Was tam. Ale tym razem chcemy Wam pokazać coś troszeczkę innego, związanego z procesem produkcji wina. Dlatego przyjechaliśmy do niewielkiej manufaktury, która zajmuje się produkcją beczek na wino oraz przerabianiem starych beczek z wina na inne, mniejsze beczki i inne przedmioty. W tej manufakturze beczki są produkowane ręcznie z amerykańskiego dębu. Wiedzą, beczki wykonane są z klepek. Tak wygląda jedna klepka przygotowana do stworzenia beczki. W pierwszym etapie klepki składane są razem w okrąg i nabijane są pierwsze pierścienie. Następnie całość pod wpływem gorącej pary wodnej jest podgrzewana, aby dodać elastyczności drewnu, a następnie specjalna maszyna ściska razem całą beczkę. Rękami nie da rady tego niestety zrobić. Kiedy maszyna ściśnie beczkę liną, nabijany jest górny pierścień. Następny etap to położenie jej na ogniu, gdzie palone są również dębowe wióry. I beczka musi się w środku zapalić, aby wypaliła się ta górna warstewka. I tak właśnie wyglądają klepka świeża i już zużyta, opalona. Różnicę widać na pierwszy rzut oka. Ostatnim etapem jest nabijanie denek oraz robienie otworów. W manufakturze produkowane oprócz dużych beczek są również takie małe, które nie służą do przechowywania wina, ale troszkę mocniejszych trunków. Odbiorcami tych beczułek są często osoby prywatne, które mogą zażyczyć sobie wykonanie pięknego rysunku lub graweru na froncie beczki. Beczki dodatkowo są w środku opalane, co ma istotny wpływ na późniejszy smak przechowywanego w nich trunku. Herzlich willkommen in Hansdorf. Nastąpiła teleportacja w czasie i przestrzeni. Jesteśmy w niemieckiej wiosce. Jesteśmy w Hansdorf, małym miasteczku w górach, które założyli niemieccy imigranci. Ja, ich bin Fräulein aus Germany. Ja, ich liebe Hachendorf in Australien, ja. Und das ist ein sehr gut Kaffeehaus, ja. Ja, das ist das Kanon. Große Feuer. Ja, Hachendorf ist sehr schön Stadt. Sehr schön, wunderbar. Oh, Essen! Bist du der Kaffee? Zamówiliśmy coś, co się nazywa niemiecką świnią. Serio? Patrzcie tu. Nie kłamie. Wir haben German Bier und unser Essen. And that's German Schweine. And German Schweine ist Brot und Wurst und Sauerkraut. Ja, sehr gut, wunderbar. Pierwotnie w menu baru był niemiecki pies i niemiecka świnia jako nazwy hot dogów, ale ponieważ nastąpiła krzyżówka ras, wyszedł Deutsche Schweinhund. Troszkę się ponabijaliśmy z Niemców. Mam nadzieję, że się obrażą na Tyrlisz. A teraz bierzemy unser personal Kraftwagen und wir fahren.
Grade aus! Olewamy oleju do silnika i przy silniku takie małe znalezisko. Jak widzieliście kilka odcinków temu, otoczyły nas ćmy, a dziś znaleźliśmy przy samym zamku do klapy martwy na szczęście. Nie wiem, co to jest do końca. Jakaś forma szerszenia, ale czarny po prostu. Nawet nie wiem, jak mamy to zidentyfikować. W każdym razie, co jest istotne, robactwa w Australii lata pełno, pełza pełno, jest wszędzie wszystkiego po prostu mnóstwo. Stereotypy nie kłamią, tak? Nie, zdecydowanie po prostu, tak jak się mówi, tak właśnie jest. To niech sobie tu wraca. Do natury. Do natury. To tyle. W okolicy Adelaide bardzo ciekawym miejscem do odwiedzenia jest tak zwana Wyspa Kangura, czyli Kangaroo Island. Ale ponieważ jeszcze cały czas jest dość zimno, a ceny za prom są horrendalnie drogie, postanowiliśmy odwiedzić mniejszą Granite Island, która jest równie piękna i prowadzi na nią darmowy pomost. Po pomoście można przejechać, co prawda, tramwajem operowanym czy ciągniętym przez konia, ale z tej atrakcji również nie skorzystaliśmy, ponieważ uważamy to za bezsensowne męczenie zwierząt. A na samej wyspie, tak jak podobnie jak na Kangaroo, masa dzikiej przyrody, można zobaczyć foki, pingwiny i pewnie coś jeszcze. Zobaczymy, co będzie się działo. Na wyspie wzdłuż deptaku, czy tam ścieżki, która prowadzi dookoła, rozłożone są jakieś różne instalacje artystyczne, ale ta naprawdę mnie rozbawiła. Und das ist ein Pretzel, ja? Któż to tam łazi w trawie, tak się wije? To nasz kolega Stynk krótkoogonowy. Dowiedzieliśmy się kilku faktów jeszcze więcej na jego temat. Otóż jest on całkowicie roślinożerny. Żywi się kwiatkami. Nowy. Pierwsze scynki, które widzieliśmy, możecie zobaczyć w naszym odcinku z wybrzeża Australii Zachodniej, z odcinka, gdzie pustynia spotyka się z oceanem. Niesamowite są! Opuszczamy powoli Adelaide i jej okolice i na ostatni przystanek wybraliśmy bardzo nietypowe miejsce. Znajdujemy się nad rzeką Murray. Jest to największa rzeka w Australii i tu mieszka potwór. Potwór, jak widzicie, przestraszył mnie bardzo. Tym potworem jest bunip.
Aborygeni używali tego opowieści o tym potworze do straszenia i troszkę edukowania swoich dzieci. Było mówione, że jeśli dziecko będzie pływało same w rzece albo złapie zbyt dużo ryb z rzeki, to zostanie zabrane właśnie przez Bunipa. I tak dzieci uczyły się szacunku dla wody, dla przyrody i respektu przed naturą. W tym momencie Bunip stanowi atrakcję turystyczną, ale troszkę dzieci można nim wystraszyć, bo jak widzieliście, nie ma żartów. Jest jeszcze jeden powód, dla którego koniecznie chciałem przyjechać tutaj nad tą rzekę. Otóż pływają po niej cały czas, obecnie jako forma atrakcji turystycznej, parowce. Jeden dostrzegliśmy właśnie przepływa. W czasach, kiedy wełna była głównym towarem eksportowym Australii, to te parowce stanowiły idealny środek transportu. Nie było wtedy jeszcze kolei, nie mówiąc już o drogach, które nadal nie wszędzie są w Australii. Te parowce docierały rzekami w górę do stacji, na których hodowano owce, zwoziły wełnę, a do stacji dostarczały innego rodzaju materiały spożywcze i konieczne ludziom do przetrwania. I tak jak ten parowiec odpływa sobie w górę rzeki, tak my też jedziemy dalej, dlatego w tym miejscu kończymy ten odcinek. Zachęcam do subskrypcji, dawania nam komentarzy i udostępniania dalej tego filmu, czy na Facebooku, czy na jakichś stronach. Dzięki temu bardzo nam pomagacie w promowaniu naszego kanału. No i co, widzimy się następnym razem.